Dzień dobry. Boże Słowo na dzisiaj czytam z Księgi proroka Izajasza, 52 rozdział, 7 wiersz oraz z listu apostoła Pawła do Efezjan, 6 rozdział, wiersz 15. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg jest królem. Obójcie nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. I tak sobie myślę, że te przykłady o obutych nogach i miłych nogach w górach tego zwiastującego Ewangelię, tego opowiadającego o zbawieniu, to jest taki troszeczkę dziwny przykład, bo jak sobie wyobrażę te nogi, które cały dzień chodzą po górach i już się trochę stopy poobcierają i później wieczorem już jak te nogi przychodzą na miejsce spoczynku i zdejmują z siebie buty, to wrażenia estetyczne są raczej z gatunku trudnych. O co zatem tutaj chodzi? Żeby zwiastować Ewangelię, żeby opowiadać o Bogu, trzeba być przygotowanym. I my oczywiście te przygotowania rozumiemy jako pewne kompetencje teologiczne z jednej strony, a z drugiej strony jako kompetencje o charakterze oratorskim, takie trudne słowo na poranek piątkowy, czyli chodzi o to, żeby wypowiadać się w sposób piękny, spójny, elegancki, żeby te wypowiedzi po prostu były ciekawe i ujmujące, bo mają być zaproszeniem. I to są tak naprawdę te nasze buty i te nasze nogi, czyli wszystkich tych, którzy zajmują się głoszeniem Ewangelii. I tutaj nie mam na myśli duchownych, którzy Ewangelię niejako z założenia mają głosić, bo wszyscy jesteśmy w sakramencie chrztu zobowiązani właściwie do tego, żeby Ewangelię głosić, żeby te nasze nogi były piękne, żeby te nasze nogi przychodzące dawały radość z głoszenia, słuchania i wykonywania Ewangelii. Tutaj ordynacja bądź jej brak akurat niewiele wnoszą, bo mamy składać chrześcijańskie świadectwo wśród sąsiadów, wśród znajomych, przyjaciół, w parafii, poza parafią, wszędzie. Chrześcijaninami jesteśmy 24 godziny na dobę, także w tym, co mówimy. Te nasze nogi, gdy gdzieś wchodzą, mają być kojarzone z wiarą i wyznawaniem Pana Jezusa. I oczywiście to nie ma być jakieś nachalne, to nie ma być jakaś taka postawa dominująca, męcząca, zniechęcająca. Myślę, że w obecnych czasach z takim zniechęceniem do chrześcijaństwa mamy do czynienia, bo w wielu przypadkach to chrześcijaństwo jest narzucane, jest rozumiane jako takie jedynozbawcze i niedyskutujące z innymi rodzajami światopoglądu. To też nie jest dobre i zniechęca. Jeśli coś narzucamy na siłę, to musimy liczyć się z tym, że spotkamy się z reakcją zupełnie przeciwną. Dlatego nie zachęcam do tego, żeby ewangelizować na siłę, bo to już jest przemoc. Nikt nie lubi, gdy doświadcza przemocy i nie ma tutaj się co dziwić. To trzeba po prostu zrozumieć. No i te nasze nogi mają być miłe, mamy być przygotowani, mamy być kompetentni w tym, jak o Jezusie mówimy, jak zwiastujemy Ewangelię pokoju i miłości. I to jest nasze zadanie tak naprawdę, to jest nasze zadanie w naszych domach, żeby przekazywać radość zbawienia kolejnym pokoleniom. To jest nasze zadanie, kiedy przez czyn w gronie, w którym funkcjonujemy na co dzień, przez nasze postawy, przez nasze zachowania, to dobre świadectwo składać, żeby też o nas wszystkich można było kiedyś powiedzieć, że nasze nogi, mimo czasami wątpliwych estetycznych walorów, są tymi, które przynoszą radość ze słuchania Ewangelii, radość z poznawania przez to, co mówimy, jacy jesteśmy postaci Zbawiciela. I w związku z tym zachęcam, byśmy założyli buty, byli przygotowani i wyruszyli w drogę. Dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.